Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Jak do siebie wchodzi, błota mi naniesie. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi, dobrze by było. Ostatnie, co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. W rzeczy samej. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać? Hmm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Vivianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Chodźmy, Triss, nie róbmy zamieszania. Ej, Vivianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Passiflorą! Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Geralt, wchodź. Bez, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Co jest do chuja wafla? Ja pierdolę! Do mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Przestań! Czego chcesz? Witaj, junior. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. To wy jesteście... Ej, gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy.
Ano ma, widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście Wiecznego Ognia, Brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od chulwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego Znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane! W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco! Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają! Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia! Zajebać czarownika! Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją jest słabą. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźmina, a nie księżniczkę. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz. Pomyliłeś się tylko kilka razy. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kaer Morhen. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przynajmniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój Burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Mario.